Cześć! W dzisiejszym filmie zajmiemy się tematem, jak nie dopuścić do skrętu żołądka u naszego psa. Zanim to jednak nastąpi, pamiętajcie o tym, aby subskrybować kanał, kliknąć dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, jakie pojawiają się u nas. Gotowi? No to lecimy. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak zapobiegać skrętom żołądka u naszego psa, powinniśmy cofnąć się na początek do definicji, czym właściwie ten skręt, ów skręt żołądka jest. To sytuacja, w której nadmiernie wypełniony najczęściej pokarmem lub płynem żołądek psa ulega obrotowi wokół własnej osi. Tak to wygląda z definicji. W momencie, gdy ów skręt wokół własnej osi występuje, gazy, które powinny się ulatniać i wszystkie treści pokarmowe, które powinny znaleźć ujście z żołądka, zatrzymują się, cofają, co w istocie powoduje blokowanie naczyń krwionośnych i uwalnianie się toksyn do krwiobiegu. Tyle z definicji. Dlaczego nie powinniśmy bagatelizować skrętu żołądka? Skręt żołądka jest o tyle paskudną przypadłością, że nawet w kilka minut potrafi doprowadzić do zgonu psa. Uratowanie psa jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez wykonanie szybkiej i sprawnej operacji chirurgicznej przez wykwalifikowanego weterynarza, a to też nie zawsze pomaga, jeżeli nie zorientujemy się, czy ten skręt żołądka wystąpił na czas. Musicie pamiętać, że nawet jeżeli do takiej operacji dojdzie, to jest 50% szans na przeżycie naszego czworonoga, dlatego też powinniśmy bardziej zapobiegać niż leczyć. Zastanawiacie się pewnie, kto z Was powinien się martwić, czy jego pies ma tendencję do skrętu żołądka, czy też nie. Martwić się powinni wszyscy właściciele czworonogów, jednak jest pewna wąska grupa czworonogów, które mają tendencję do skrętu żołądka. Są to psy przede wszystkim o wadze 30+, psy, które są psimi seniorami. Przede wszystkim więc rasy duże, typu Labrador Retriever, Golden Retriever, owczarek, berneński pies pasterski, dog niemiecki itd., itd. Zastanawiacie się pewnie, jak rozpoznać skręt żołądka. Do najczęstszych objawów należą wzdęty brzuch, problemy psa z oddychaniem, szybko postępujące osłabienie, bezskuteczne próby wymiotów, poddenerwowanie naszego psa. Co należy zrobić, jeżeli zobaczymy niepokojące objawy? Przede wszystkim pamiętajmy o tym, aby zachować zimną krew. To tak jak przy udzielaniu pierwszej pomocy człowiekowi, tak samo i w przypadku psa powinniśmy zachować zimną krew. W przypadku skrętu żołądka liczy się czas. Tutaj jest cenna naprawdę każda minuta. Przede wszystkim nie ma możliwości leczenia takiego doraźnego skrętu żołądka. Tutaj w tym wypadku powinien pomóc nam tylko i wyłącznie lekarz weterynarii. Pomoc ta polega na tym, że po wstępnej analizie i diagnozie, po wstępnym zdjęciu rentgenowskim i wywiadzie od nas, tutaj też powinniśmy się podzielić wiedzą z weterynarzem, jak wyglądały objawy, co pies jadł, żeby weterynarz miał jak najszersze pole obrazu i tego wywiadu właśnie środowiskowego przed wykonanym zabiegiem. To właśnie zabieg, to zabieg chirurgiczny pomaga naszemu psu wrócić do pełnej sprawności. Nie jestem weterynarzem, dlatego ciężko mi będzie się wypowiadać na temat tego, jak wygląda owa operacja chirurgiczna. Mogę natomiast powiedzieć, że w skrócie wygląda to w ten sposób, że weterynarz po prostu pomaga żołądkowi naszego psiaka wrócić na swoje miejsce. Wracamy teraz do meritum naszego odcinka, czyli jak zapobiec skrętom żołądka i zdusić je niejako w zarodku. Profilaktyka jest tutaj w tym wypadku Twoim przyjacielem, więc powinniśmy działać profilaktycznie. Są takie korona case'y, które teraz Wam przedstawię i które powinny Wam pomóc, aby jak najbardziej ograniczyć możliwość owego skrętu w przyszłości. Po pierwsze, podawaj psu kilka mniejszych porcji posiłku zamiast jednej dużej w ciągu dnia. Pomoże to zmniejszyć ilość pokarmu w żołądku naszego psiaka, co jakby skutkuje mniejszym prawdopodobieństwem skrętu żołądka, który po prostu nie będzie taki wzdęty po dużym, obfitym posiłku. Po drugie, stosuj miskę spowalniającą jedzenie, która zapobiegnie nadmiernemu połykaniu powietrza przez naszego psa podczas posiłku. Link do takiej przykładowej miski podaję Wam w opisie filmu. Po trzecie, ogranicz aktywność ruchową psa co najmniej godzinę po posiłku. Zapobiegnie to przemieszczaniu się wypełnionego żołądka w jamie brzusznej naszego psa. Jako tip podam Wam, jaką my metodę obraliśmy z naszym Hektorem, który jest labradorem. Otóż my jego posiłki podzieliliśmy na poranne i wieczorne i najpierw idziemy na spacer, na którym Hektor się wybiega, po czym wraca i je sobie
połowę dziennej dawki swojego pokarmu i po jedzeniu idzie na swoje legowisko się położyć. Idealnie nam się to sprawdza. Pies wtedy sobie odpoczywa po posiłku, a my mamy spokojną głowę. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że chociaż po części rozjaśniłem Wam problem skrętu żołądka i sami razem ze mną doszliście do wniosku, że lepiej zapobiegać, o czym powiedziałem przed momentem w tych trzech tipach, niż leczyć i jeździć do weterynarza w momencie, kiedy mleko się rozleje. Dlatego stara jak świat maksyma, że lepiej zapobiegać niż leczyć, w tym wypadku akurat sprawdza się idealnie. Pamiętajcie o tym, aby subskrybować kanał, polubić, dać lajka, jeżeli Wam się materiał spodobał i wracajcie do nas już w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, hej!